Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Proszę Państwa, to jest dzisiejsza załoga. Właśnie za chwilę wsiądziemy na tramwaj wodny i popłyniemy sobie tutaj oto rzeczką na morze, pełne morze, płyniemy na Brześno. Jeszcze taka ważna informacja, że z kartą mieszkańca jednorazowo można się przypłynąć bezpłatnie tramwajem wodnym na dowolnej trasie. Ruszamy sobie z przystanku Żabi Kruk. Będziemy płynąć na Brzeźno i to się płynie takim pięknym, z takim pięknym widoczkiem, bo płyniemy tam. I tam będzie Żuraw, i tam będzie Stare Miasto, i most, i w ogóle, a później tereny portowe, a później Westerplatte, później przy plaży już będziemy, no to przy morzu pełnym i się pięknie zapowiada. Ach, no i tak, i Rafcio jest pięknym widoczkiem kolejnym. W cenie biletu. Jak z nim płyniecie? A to jest trasa, którą będziemy płynąć. Jesteśmy właśnie na Żabim Kruku, tutaj przez Targ Rybny. Dalej prowadzi przez Twierdzę Wisłoujście, Westerplatte i do Brzeźna. Ruszyliśmy, więc można wyciągać jedzonko. Kawę też mamy. Przystanek już za nami. I płyniemy sobie w trasę. Piękną, piękną. 7 Days to nie wszystko. Mamy też kawkę. Nowy smak waniliowy. O, jaki płonek. Jest cold. Stoliczka nam trochę brakuje, ale damy sobie radę.
zastanawiali się, czy przystanek Brzeźno jest blisko plaży, to informuję, że plażę widać. Ale czeka nas jeszcze spacer, bo nie sprawdziłam tego niestety, nie upewniłam się. Ale jak wam się podobała atrakcja? Fajna. Jak przepłynięcie tramwajem? Takie tramwaje to tylko tutaj. Uwielbiam takie tramwaje, w śmierdzi w nich jak w starych autobusach typu Ogórek. Upodzić się też można, bo nie, nagrzewało się nieźle. Ale super i widoki fajne. Były cudne. Najróżniejsze. A teraz popatrzcie tu, ile tu kamieni. W ogóle to jakieś trolle chyba żyją. Tak, jak w zaczarowance. Ja mówię, Krainie Lodu, te trole były zaczarowane w kamienie. A naprzeciwko plaża Brzeźno, także czeka nas spacerek. Danisz! O, to czyli jednak bieg. A tak w ogóle tutaj, jeżeli chodzi o lokalizację, gdzieś tam, o tam, gdzieś tam jest Latarnia Morska. To są granice. Czekaj, bo tu wystaje jeszcze ten pomnik na Westerplatte. Aha, tutaj tak, Rafa mówi, granice po tu. Tak, jedna strona, druga strona tam. I tutaj morze, w zasadzie na zatoka. Może dalej. Dobra, to może już pójdziemy. Drodzy Państwo, to musiało się tak skończyć. Proszę bardzo, droga jeszcze długa do plaży, także idziemy kupić goferki. Bo co to za morze bez goferków? Nie? No. Co to jest za wybór? Szanowni się. Dla vlogerów miejsce, bo to są tu w sieci jesteśmy. Zobaczcie, złapali nas w sieć. Goferkiem karmią, także... Taką rybką to ja jestem. Dam się złapać. Uwaga! Takie mamy goferki z keczupikiem. Nastąpiła zmiana zdania, jednak zapiekanki wjechały. No wszyscy chcieliśmy. No nie. Trudna decyzja, była debata. Gofry później. Chociaż debata. Odłóżmy tę demokrację, jest przegrywana. No i takie zapieksy z widokiem. No. I taki deptaczek się ciągnie aż do plaży. Nowe miejsce odkrywamy. Ostatnie dni. A tu taki widok na całą zatokę. Tutaj jaka alejka piękna. Nie, no śliczne okolice. Idziemy, już jesteśmy w Brzeźnie. Idziemy sobie w stronę molo. Cały czas wzdłuż morza, którego teraz nie widać. Wyłamałeś się, czy już zjadłeś swojego gofra? Jakie to jest piękne. Nie. Zbieramy się z plaży. Proszę się pochwalić, ile razy pani w wodzie była? No, tylko dwa. Dwa tylko. Ale to takie fajne, długie dwa. Super, woda fajna. Ja już się na drugi raz nie pokusiłam. Tutaj sobie leżeliśmy, goferki zjedliśmy na plaży. A teraz uciekamy szukać rowerków. I może się uda rowerkami pojechać na Stare Miasto, bo tam jest nasz samochód. Możemy po niego zahaczyć jeszcze w drodze. Ale wyprawa, nie nagraliśmy, bo nam kamerka sportowa padła, ale było fajnie, taką trasą przyjemną. Wyszliśmy sobie jeszcze na spacer, bo porywamy. Co by na to? 12 km. Tak wyglądamy pięknie po 12 km. A rowerki widać? I rowerki. To zdjęcie.
Jesteśmy na Oruni, mijamy właśnie kościół, którego dach ostatnio płonął. To jest chyba kościół świętego Piotra i Pawła w takim stanie aktualnie. Już mi wycieczka ucieka, tak mnie właśnie słuchają. Ja tu takie ciekawostki rzucam, staram się, a tamci już do przodu lecą. Nasza wycieczka zawędrowała pod Basztę Białą, ale naszym celem, znaczy naszym głównym celem jest jeszcze inne miejsce. W ogóle tutaj samochód mamy po lewo. Tutaj wsiadaliśmy na ten, a tutaj jest ASP. I chyba można tutaj wejść. Będą rzeźby różne. Tak, 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 tak. Różne najróżniejsze. No. Może coś zmieniali. Kiedyś to sobie weszliśmy oglądać. A tutaj jest brama wjazdowa do Gdańska, która jako jedyna pozostała rzeczywiście tutaj pod nią, ulica przejezdna. Ale my idziemy na bastiony. Tutaj za nami takie jeziorka chyba widać, nie wiem, bo mi świeci w oczy. Ostatnie vlogi to ja dopiero widzę, co nagrałam, jak montuję. To tak się świeci w ekran. O, teraz. Tak, jest tu są. Tutaj tacy rodzice. I powoli się będzie wyłaniał piękny widok. Zaraz. Znaczy już jest piękny oczywiście, no. O ja cię tu jeszcze z latawcem, jak pięknie. A tutaj sobie idąc, można spoglądać na widok, proszę bardzo, stare miasto. Tutaj te stawy, nie wiem jak nazwać w sumie, woda. No i widoczki superowe. Co? No możemy sobie tam pójść. Ładnie. No. No. Przesuwka, może. Jeżu, tak na skraju. Nic. Widzicie nasze cienie? Machamy. I proszę Państwa, wróciliśmy do początku naszej wycieczki. Tutaj przystań Żabi Kruk. A jaki kotek piękny. I jedziemy sobie coś zjeść. Wylądowaliśmy w jadalni pod Zielonym Smokiem. Taki późny obiad. Czas na kolację. No. Dobre zakończenie dnia, taty. Trafiliśmy. Dobre miejsce. A Rafcie jeszcze czeka, bo ty co wziąłeś? Tragiatella. Angelini. Sałatka. O, dziękuję, wiem, ci łatwiej. No, dieta. Doczekałeś się. O, co piękna rzecz. Smacznego. Pod Zielonym Smokiem, jak zawsze, smacznie. I jak zawsze wychodzimy stąd. Jeszcze, czekaj, bo tu coś możemy kupić. A można się targować? Po ile te ziemniaczki, po ile te skrzyneczki? No, tak patrzę na panią, nie wiem, czy panią stać na moje ziemniaczki. Ej. No nie ma ziemniaczków. Kłamco. Mam. Zanim się obrócę, ustalmy, że ładne widoki były już wcześniej. Wystarczy. Dam. Taka jest rzeczywistość przeprowadzkowa. Zabraliśmy się już do tego troszeczkę rano, ale póki co tak naprawdę jest jedna szuflada. Nie, dwie szuflady są puste. I podłoga już wygląda tak. No to dopiero początek.
pakowania rzeczy odkryliśmy, że my jesteśmy królami vlogmasu. Właśnie. Bo mamy 3 torby dekoracji świątecznych. Tu kolejna torba cała zapchana świątecznymi skarpetkami. I jeszcze mam osobne pudełeczko z biżuterią świąteczną. Jeszcze w piwnicy Renifer. Dzień dobry. Reniferek. Na dziś polegliśmy. Rodzice jutro zabierają rzeczy, więc jeszcze będziemy rano resztę pakować. A mówimy cicho, bo już niektórzy śpią, więc uciekamy. Dziękujemy za oglądanie vloga. Zapraszamy do subskrybowania i do kliknięcia łapeczki w górę. I do jutra. Pa. Zostawienie jutro. Do zobaczenia.